Idź stąd do siebie, ustaw się w idealnym miejscu. Okay. Już. Dobra. I teraz na trzy połączysz się z naszą Aleksandrą. Raz, dwa i trzy. Pokazuje mi taki obraz jakby schodzenia na Ziemię albo schodzenia w jakiś inny obszar. Widzę lecące ciało energetyczne. Nie ciało ludzkie, tylko widzę kulę energii. Ona mi pokazuje, że to jest ważne, tak? bo to jest tak jak meteoryt spada i wchodzi y, 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 w orbitę ziemską na przykład, on się nie rozbija. Tutaj energia, znaczy Aleksandry się nie, nie rozbija, tylko widzę ją lecącą, spadającą tak z prawej strony na lewo hmm? i mi to pokazuje. mi to trzy razy przynajmniej, więc znaczy musi być to bardzo ważne. I okay. przelatuje. Mówi, że nie trafiła. Nie trafiła, tak jakby tam, gdzie miała trafić, miała skręcić. Jest tutaj zaznaczone, że przelaciała obok czegoś, planety, miejsca lub innego źródła energetycznego, gdzie miała gdzie miała zostać. No, widzi, no jest w jakiś sposób, nie, nie, kontro, nie kontroluje swego lotu. Jest to taki, jakby. Lot po zastrzeleniu, nie? Okej. Okay. A jaką ma, jaki ma kolor? Jaką ma w ogóle prędkość? Czy to jest prędkość kontrolowana, lot kontrolowany? Nie, jest to opadanie, tak. Ja bym to nazwał opadaniem, nie? albo y, lotem y, tego typu, że dostała, mogła dostać pędu i leci z tą samą, z tą samą taką niezwalniającą prędkością. Nie? Okej. Okay. Czyli w... Dobra, to poczekaj, yy. najpierw musisz rozpoznać, jak tak, rozpoznać, czy to ona. Jest to jeszcze rodzaj energii, który jest mhm. nie, nie w nieświadomości. Yy. O ciele Aleksandry. Yy. Tak, tak, zdecydowanie tak. Do tego mi brakowało. Okej, okay, rozumiem. Czyli yy, widzisz tylko ten obraz, nie ma świadomości Aleksandry, która byłaby połączona na ten moment z ciałem. Nie utożsamia się z ciałem ludzkim, tak. Nie ma, nie ma, e, nie ma po prostu informacji i też nie ma... E, to kto powiedzieć? Nie ma wiedzy o ciele, prawda? Nie, nie ma tej wiedzy. Ani I wiedzy też ten ani zasób informacji. słów jest tak jakby mój ograniczony e, od niej, tak jakby nie znała naszego języka, tak? Jakby się tu w ogóle nie, nie komunikowała, nie? Mhm, dobra. Dobra, w czasie tego lotu możesz z nią chwilę wymienić informacje, obrazy. Jeżeli ma ograniczony zasób słów, to może obrazami spróbuj. Nie, tak, ja tutaj sobie poradzę z tym, że muszę to mhm. jakby przetwarzać, tak. Rozumiem. Wiesz, no, na, na słowa, tak? Na. Mhm. Polskiego na nasz. Dobrze, to poproszę teraz tak. Zapytaj się w takim razie, gdzie celuje, gdzie ma zamiar spaść. No, tu, gdzie minęła, tak? Mówi to, ta planeta, co mijam, nie potrafię jej nazwać, ale, no, ale ja na niej stoję. Także <ścoughs> tak, tak to wygląda, że mam wrażenie, że ja na niej stoję. Źródło. Ja, Źródło? Stoję, ja stoję w źródle. Ty stoisz w źródle, tak? Przy źródle tak źródle. Ona miała wylądować na źródle. Hmm? Chciałam powiedzieć, że ziemia, ale przecież ja widzę ją z punktu y, duszy, a nie z punktu ciała. Mhm, mm okej, okay. czyli stoisz w źródle, tak mija źródło, mija źródło. Okej, okay. zapytaj się, skąd została wystrzelona, skąd podróżuje, skąd przybywa? Jakim to jest podróżnik? Czy mówi koło, tak? Na pewno jeśli robi jakby drugie okrążenie czegoś, czy przylatuje drugi raz, czy w jaki sposób jest to możliwe, że mo może mo już jakby się już raz zbliżała do źródła okay. ziemskiego. I chciała się w tym źródle zatrzymać, tak? Poczekaj. Pokazuje mi taką scenę z mitologii, tak jak posłaniec biegnący od cesarza, na przykład na front, niesie, niesie wiadomość, coś w rodzaju, tak jak biegacz olimpijski z pochodnią. Ona miała tutaj trafić nie w celu, jakby, doznawania, doświadczania, mhm. tylko jest właśnie takim posłancem, że. Ma w sobie jakąś informację, wiadomość. Mhm. I ta informacja, zobacz, popatrz teraz na to źródło. Czy to źródło było wtedy miejscem bezpiecznym, takim jak teraz znamy, że to jest bezpieczne miejsce, gdzie przechowujesz swoją świadomość, swoją pamięć? Czy to, się, czy to było ten moment, kiedy źródło toczyło te walki? Ta odległość, która jest tutaj pokazana, faktycznie jest to przestrzeń, która była czymś wypełniona, tak? Mhm. I jest to swego rodzaju powtórka tego filmu, można powiedzieć, bo to jest przewinięcie jakby do tyłu. Ale faktycznie nie ma tutaj od czego jest odsunięta i dlaczego jest odsunięta. Być mo mogło być tak spowodowane, jak twierdzisz, że mogło coś tam stać na przeszkodzie, że ona się mogła nie zbliżyć. Okej, okay. omija to źródło. I teraz gdzie ląduje? Gdzie jest? Nie ląduje. Nie, nie, przynajmniej teraz nie widzę, żeby lądowała. Pokazał Pokaz. mi się lis, nie wiem dlaczego. <laughs> lis czy <list? śmiech> lis, lis? Lis. Lis jako mhm. zwierzę. E, pokazał mi się e, pysk e, e, szary. Coś. Mhm. E, lis e, jest rudy, tak? A e, szary to będzie bardzo podobny do wilka. Z tym, że wilk ma chyba troszeczkę szerszy pysk. Mhm. A widzę... No, Lisa. Tylko srebrnego Lisa, okej, okay. no są takie szare Lisy. Co to ma wspólnego z tą, tą pracą, którą teraz robimy? A to jest Rzeczko jakby pofikt. pokazanie tego kierunku, gdzie wylądowała, tak? Mhm. Ma to jakiś związek, tak? Jest to. Lis. Mhm. Dlaczego? Jeszcze... Lis? No. no i teraz zobacz, ona ląduje jakby w ciele tego Lisa, jest świadomość. Może tak być? Jest to punkt jakiś zaczepienia, tak. Mhm. Yy, związanego z. Yy, y, Podejrzewam, że z Ziemią, bo nie widzę innego obrazu, ale to jest fragmentaryczna ilość energii, jaka mogła być wyrzucona na Ziemię. Z tej duszy, z tej energii. Nawet nie wiem, jak to nazwać czy to nazwać duszą. Duszą to jest za mało. Dlaczego nie wiem, jak nazwać? Właśnie, bo stwierdzenie duszy w naszym rozumieniu jest mało ilościową. To posiada jeszcze większą energię, tak? Bym mógł się skłonić, że jest to rodzaj nadduszy, z tym, że też jest większa energetycznie niż naddusza. Naddusza, na odbudowana, nawet jakbym powiedział, bym mógł nazwać... Że leci czymś, w czymś. W jakimś e... statku dajmy na to, w jakimś pancerzu obudowie w czymś, tak? Tak, tak. I to coś okay. jest zdecydowanie większe. Z tym, że ja nie widzę, y, jakby pancerza, nie widzę też statku, tylko no widzę e, gabaryt, tak. Mhm. Czyli jakby... to jest coś jeszcze większego niż nasza naddusza, którą my znamy na przykład. nie? Zdecydowanie, na, tak. Okej. Okay. I potem pojawił się list, ten szary, srebrny. A czyli... na moment. Na moment, czyli mogła poleciała być, dalej. Mhm. Mogła odbić się od świ o świadomość, o ciało lisa, tak? Jest to tak, w, w, tym, w, tym, okay. w, tym, w tym przekazie jest to tak sformułowane, tak. Odbiła że... się i wróciła dalej, tak? Nie, świ część świadomości została w, tej li w tym lisie, tak. Mhm. To jest jakby punkt, jakby Ci powiedzieć, punkt nawigacyjny bym powiedział, nie? Rozumiem. Czyli bo, taka latarnia, która już miała, miała ją ściągać na to miejsce. Bo Ziemia jest połączona z tym źródłem, gdzie miała trafić, tak? I tak jak ona pokazuje mi źródło, gdzie się no, minęła tym spadającym, a Ziemia, jakby była lekko po lewej stronie przesunięta do źródła. Ona lecąc w ten sposób, mogła wyrzucić no, ten kwant energii. Ale to jest taki kwant właśnie, że mógł tylko zaistnieć jakby w tym zwierzęciu. I to jest powiązanie, komunikacja, nazwijmy nadduszy z tym świadomością tego zwierzęcia. To jest jakby punkt po prostu przy następnym przelocie. To jest po prostu. Czyli już ma punkt zaczepienia, że tu byłam, widzę, bo widzę swój kwant energetyczny, tak? To chodzi o to, żeby tu przelecieć jeszcze raz albo, albo trafić, tak? Bo to świeci, to dla niej świeci, nie? Gdzie ona by się nie oddalała, ona już tak, nie mogła zostawić kwantu energii, ani samej wylądować w źródle, ale mogła zostawić ten kwant energii dla niej jako latarnię, którą widzi cały czas na Ziemi, która należy do tego źródła. To jest bardzo logiczne z punktu człowieczeństwa, że tak należałoby zrobić, jeżeli chcemy wrócić, tak? Przynajmniej przycalować mhm. nawigacyjnie, tu, gdzie y, mamy, mamy po prostu w, się znaleźć. Y, nie wiem, jak to działa. Y, jak to jest y, skonstruowane, bo tego nie widzę, y, że ona zatacza swego rodzaju jakby krąg, czy zatoczy nawet krąg, tak. Dobrze. I teraz mówię, że dwa razy pokonuje taką samą drogę, czyli robi koło i, i wraca drugi raz, tak? Ale nie wiem, już czy robi, ma... ko robi koło, ale mhm. znajduje się ponownie za jakiś czas y, w tej samej długości, nie? I widzi tego Lisa już, prawda? Nie, nie pokazuje Lisa. Po prostu ona dzięki tej energii y, wie, y, gdzie ma się kierować, tak? Aha. W ten sposób, ok, dobra. Chociaż, chociaż nie ma tej sterowności. A zapytaj się jej, kto jej nadał taką trajektorię lotu, kto jej dał, nadał taką prędkość? Jak doszło do tego, że ona leci niekontrolowanie, omija coś, co chciała zahaczyć, czyli traci kontrolę nad sobą, panowanie? Nie, nie widzę odpowiedzi. Nie, a może nam pokazać moment tego wyrzutu? Jaka to była katapulta? Co tam się wydarzyło? Znaczy czy widzę coś w rodzaju na pewno jakiejś jakieś technologii. Wiesz, najprościej jest powiedzieć, że to jest statek i tak dalej, ale to jest jakaś technologia, okay. która jest niezmienna nie ma w tym jakiegoś wybuchu, nie ma jakiejś destrukcji jest swego rodzaju, jakby, oderwanie i to nie jest też dynamiczne oderwanie, jak ze od startu znanego z Ziemi czy musi jakąś tam wykonać pracę, siłę, czy zużyć energię, żeby wystartować po prostu się odkleja i leci, tak. Okej. Okay. I tyle. I tyle. Dobra, super. Yy, zostaw na razie ten obraz i schodzimy do ciała naszej Aleksandry. Ciało fizyczne naszej Aleksandry. Nie możesz znaleźć? Nie mogę znaleźć. Jedyna hmm. rzecz, która mi się tutaj pokazała, to od tego lisa. Hmm. I zastanawiające jest to, że przy tym lisie, jak on był zrzuty, jakby zrzucony, nie ma ludzi. Hmm. W tym momencie, jak to zaistniało, ta energia w tym zwierzęciu nie ma ludzi na Ziemi. Mhm. Jeszcze. Bym powiedział, że jeszcze. Okej. Okay. Jak jest ta cząsteczka z lisa? Jest to na pewna, na pewno początek tworzenia planety. Mhm. Jest to czas dla nas jakby nieznany ludzkości. W ogóle nawet bym powiedział, że chyba nawet historycznie. A może ktoś już to odkrył, że zanim człowiek się pojawił. To, to była cała konstrukcja tego świata gotowa, że tak powiem. Ze, no, planeta ze, była ze, gotowa. Ze, Trzeba było ją ze, tylko zaludnić. Ze zwierzętami, no, tak to widzę, nie? Mhm. I, I taką jakby, no nie wiem, to jest to forma. Bym powiedział, że ta energia, która przelatywała, ona nie wrzuciła świadomości w Lisa, tylko jakby zostawiła Lisa, nie? Zostawiła Lisa. Bo mhm. nie widzę ciągłości e, DNA e, tego stworzenia, tak? Okej. Okay. To Rozumiem. była e, pierwsza jakby świadomość, kurczę, niestworzona przez anonaki. Świadomość, która była wrzucona z zewnętrznego, z ze, zewnątrz po prostu, nawet nie od źródła, tak? Mhm czyli jakieś, y, z jakiegoś uniwersum, z jakiegoś wszechświata, y, podzielili się y, taką formą życia jak lis, tak? Zobacz, jak, jaką lis ma y, spektrum, można powiedzieć, przeżycia na Ziemi. Nie? On, jemu te zachowania jakby się nie zmieniły, on nie podchodzi jak nie potrzebuje, tak? nie naraża się do konfrontacji też z innymi drapieżnikami, nie? Ale to wszystko jest jeszcze na koniec takim punktem, taki to jest punkcik, tak? Zaczepienie. Cieka mi ten obraz. Cieka? Mhm. Jeszcze raz wracamy. Do tego to lista. jest ten się... punkcik taki Zaczepienia, żeby tą świadomość. Hm. To coś, co leciało, nie znalazło po prostu y, świadomości w żadnym zwierzęciu możliwości, tak jakby, y, zostawienia czegoś bardzo. Y, no, myślącego, bym to nazwał na lupowie. Coś inteligentnego, tak, inteligentnego yy, co by tak. dało rady pojąć taki ram pamięciowy, prawda? Tak, jakiś Więc... rozwój. Jest, mhm. jest to, bym powiedział, że nie, nie, że nie człowiek podchodzi od lica, bo to yy, tutaj w ogóle nie ma, nie, nie w tą stronę, tylko ta energia chciała być pierwsza yy, jako inteligentna hmm. na tej planecie. Ale to też nie jest zgodne. Ponieważ pokazuje mi się dalej źródło, nie? To jest bardzo ciekawe, bo źródło nie miało nic do, do powiedzenia przy budowie tej ziemi. To coś musiało wiedzieć wcześniej, co się dzie za dzieje, bo ja widzę jedną rzecz. Mhm. Że ta energia z lisa jest jakby przeniesiona później na, na człowieka. nie? Czyli siewcy świadomości, tak? Ale to jest bardzo późno. Okay. To jest bardzo późno. Czyli się jak dzieje. lis już nie rokował rozwoju intelektualnego tak? i dalszy, dalszy jakby rozwoju świadomościowego, to zostało stworzone ciało, tak? Ciało też nie było stworzone przez tą energię, tak? No właśnie, no. I widzę, I widzę, że te ciała ludzkie powstawały długo. A energia w tym liście, ta świadomość, po prostu żyła. Żyła była podtrzymywana. OK, i potem, jak już powstało to ciało, to przenieśli świadomość z Lisa, tak? To nie jest takie proste, nie? Właśnie nie widzę, mm -hmm. jak to się stało. Mm -hmm. No, oczywiście. Jakby to jest y, moment na oddzielną, oddzielną, oddzielną pracę. Jak to, to nie, zostało. To nie jest tak, jak. Y, y, konflikt, jaki mógł powstać przed stwórcami człowieka, y, Anonaki, a przez tą. Mm -hmm. Przez tą energię nie mógł być zauważany. Nie, nie, nie mógł być zauważony, tak. Wiadomo, że pierwsze zasiewy ludzkie były w 100% kontrolowane, czyli wszystkie łebki można by było policzyć. Ne? I ten lis, to on tak podąża trochę takiego w stronę takiego zwierzęcia domowego, jak pies. I to nie było takie proste, że. Wiesz, to tak jakby ten człowiek przy przyzwyczaił tego lisa, nie? Zaadaptował jako psa. Do swego ogniska domowego. Mhm. Okej, okay. ale musisz wyszukać tam moment, co co ma wspólnego z, całym, z całą tą historią nasza Aleksandra, jej ciało fizyczne. Na pewno jej energia pochodzi od tego pierwotnego siewcy, tego. E, siewcy tak? Mm -hmm. Czy pochodzi od lisa? Nie czuję tego ze względu na to, że jest to zbyt znikoma wartość energetyczna. Okay. Natomiast cała jakby historia później tej energii, która została w lisie, mm -hmm. rozbiega się do tego psa tak, i ciągnie do człowieka. Natomiast sam moment przeniesienia jakby tej duszy z tego lisa do ciała ludzkiego, coś takiego. Mogło nastąpić, czy nawet nastąpiło, ale to jest na takiej zasadzie, że stwórcy człowieka byli już, nie byli w stanie już jakby kontrolować w 100% wszystkich ciał na takiej zasadzie, monitorować, bardziej tak to ładnie nazwę, tak, mhm. monitorować, pokazuje mi się słowo sprzedawanie ciał innym frakcją gadzim sprzedawanie ciał w sensie do kontroli i w tym momencie można było taką energię stado zgubić ryzak. po prostu nie zgubić po prostu kontrolę mm -hmm. tak jeżeli Anunnaki już wiesz dopóki nie zaczęli sprzedawać energii ja mówię o ciałach tak ale to się, to mówię o ingerentach tak na człowieku to był to to taki takie przerzucenie tej świadomości na człowieka przez tę energię byłoby po prostu szybko yy, mhm, wychwycone. Wychwycone, tak. I mhm. tylko w, tej, w tym wierzę. Natomiast sama, sama energia Aleksandry yy, nie rozwijała się od lisa. Nie. nie. Tylko nie. po prostu jest od, z tego szczepu, które wrzuciło tą świadomość. Tak. Tak. Tutaj na, na ziemi. OK. I tak. teraz interesuje mnie, bo tam było pokazane, że robi drugie kółko, prawda? Tak. I, teraz, I trzecie też. I, I trzecie też. I z którego kółka? nasza Aneta, jej świadomość, Boż Aneta, Aleksandra, jej świadomość, świadomość Aleksandry pochodzi. Czy, czy to był oddzielny zasiew z, z tego ciała, które tam mogło umknąć Gadom lub Anunakim lub innym frakcjom, bo to wtedy jeszcze były i koty, felinoidy i jakieś inne frakcje, które bardzo mocno działały, się dzieliły? To ja widzę to wyraźnie już teraz. To, to zaczęło funkcjonować tak w zasadzie w momencie, kiedy plan anonaki się ziścił i, i zaczęli czerpać energię. Energię e, w momencie, kiedy e, z, z dochodziło do nazwy do reinkarnacji, tak? Czyli w momencie, kiedy już człowiek zaczął wychodzić z ciała i ta świadomość, ten grant, ten, ten mały, ma, mała dusza, Czyli wracała ten do, który do źródła, tak, do źródła, próbowała wrócić do źródła. I z powrotem była zasiewana. I, w tym, i tu widzę, że jest, mhm. jest komunikacja ze źródłem tej energii, i wtedy dochodzi do zasiewu poprzez źródło. I tutaj tędy schodzi Aleksandra. Czyli Aleksandra, ta. Nie wiem jak nazwać, ale nazwijmy ich Siewcy. Czyli Siewcy skomunikowali się ze źródłem, dali świadomość naszej Aleksandry. Nasza Aleksandra zeszła na Ziemię już przez źródło ziemskie, tak. prawda? Tak. Ale już w momencie, kiedy cały konstrukt ziemski był już Działa. gotowy i już działał i już był ta, ta dusza, która się tam reinkarnowała, cały czas wpadała te koła, już to wszystko działało, tak? Okej. Okay. I teraz popatrz na, na naszą Aleksandrę. Jak ona wpada do źródła naszego? To jest jakiś układ. Jaki układ? Nie wiem, no, forma yy, i wydźwięk tego spotkania ze źródłem to jest tak, podanie sobie ręki, tak, na takiej zasadzie. Okej. Okay. Yy, to jest, odbywa się to bezkolizyjnie, bez żadnej energii pobiorczej ani oddawczej. Hmm? To tak, jakbyś oddała dziecko, yy, do wagonika na karuzeli. Mhm. Idziesz z dzieckiem, sama w, nie wsiadasz w tą karuzelę, dajesz dla pana, proszę bardzo. I ta kolejka Ciuchcia jedzie, dziecko się bawi, później mhm. odbierasz. Dziecko się, do, się doświadczyło, odbierasz swoją energię. Nie? Mhm. To, to tak wygląda, właśnie, to jest taka reakcja. Że... I do czego ta, ta nasza Aleksandra tam wtedy w tym źródle miała służyć temu no, źródłu? No ten. Ten wydźwięk tego wagonika tego z dzieckiem to jest właśnie po to, żeby potocznie byśmy powiedzieli, się zabawiła, tak? I doznała tej przyjemności. Jest specjalnie pokazany wagonik, specjalnie pokazane kółko, czyli jest reinkarnacja mhm. jest zabawa, tak? Jest przeżycie, doświadczenie. Okay. ile Coś takich kółek. Reinkarnacyjne. To, to już jest trudniejsze, bo nie widzę z poziomu góry. Nie? W tym momencie. Rozumiem. Z tego. Dlatego okay. mówię, że trudniejsze, bo nie widzę, bo jestem w momencie, kiedy zostało. Pierwszy raz zasiane te podana, podana ręka, nie? Mhm, okay. Nasza Aleksandra, tam w tamtym momencie. wydała... Mogę, może, możemy spróbować znaleźć, co, co to była za energia. Nie? Takie no mam właśnie, wrażenie. jeżeli możemy teraz to rozkodować, to eee, ja bym chciała wydaje zobaczyć. Wydaje mi się, że mam do tego dostęp. Okej, okay, to jak możesz zobaczyć, to ja bym chciała zobaczyć, co to była za energia, która wydelegowała Aleksandrę do, doświ do doświadczania. Hmm, ciekawe. E, wszystko mi się objawia, to zobaczyłem najpierw błysk taki świetny, jak czasami e, Maria została, była przedstawiona. A stąd który... te objawienia, których ty nie e... używasz. Okay. Kto? Nie, ty nie mówisz nigdy, objawia mi się ta. Tutaj pomyślałam religijne objawienia. Nie przeszkadzam już, mów, mów, co ci się objawiło. E, no, widzę takie, taką poświatę, taką blask, można powiedzieć, wręcz osierpiający, tak? Można powiedzieć, że osoba, która ma to na głowie, wyobraź sobie, mm. Mm -hmm. e, to jej postura jest, to jest tak jasna, że aż ta postura jest przyćmiona. Słuchaj, nie jest jasna, rozświetlona, tylko aż, aż jest przyćmiona. Czyli jak patrzysz... Tym na... blaskiem na głowie, tą aureolą na głowie, tak? Tak, tylko że to jest punkt jak żarówka, nie? Okej. Okay. I czy to jest świadomość skumulowana tam w tamtym miejscu, nazwijmy to głową? Aczkolwiek, ja nie to, wiem, to widziałem, nie wiem jak to nazwać. Czekaj, ja to widziałem. E, tylko jeszcze poczekaj chwilkę. To było. Wróćmy do tego objawienia. Ci. Już ci wy, 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 po, po, przypomnę wątek. Nasza Aleksandra stoi w źródle. Pierwsze takie jest oddanie dziecięcej, y, do dziecięcej zabawy. Tutaj zejdzie do tego źródła, będziemy się bawili, pobawisz się chwilę w przedszkolu. I ta istota zezwoliła na wgląd, kto to jest. Skąd nasza Aleksandra, jako istota energetyczna, pochodzi. Ciężko mi to nazwać. Na pewno ci, co przylecieli do źródła, można tak powiedzieć, że przylecieli czy przybyli, na pewno wiedzieli o całej przyszłości tej planety. To jest niepodważalne, i dlatego i padły tam słowa, sformułowania tego typu: że w końcu, jakby widząc, jaki będzie efekt i konstrukt tej całej Ziemi, Yy, yy, przylecieli wziąć tego, czy, czy, co im brakuje w swoim wszechświecie. Yy, to są właśnie te doświadczenia. Yy, yy, I na bazie tych doświadczeń oni chcieli poszerzyć relacje swoje między sobą, tak. Bo wymieniając się, yy, bo pewne rzeczy są wyśmienicie dobre, a pewne rzeczy są jakby no niedobre, ale potrzebne, żeby była ta równowaga, nie? Bo ta, te postacie, które widzę, e, ciemne, e, nie mają tak jakby radości, można powiedzieć, z życia, nie? Są, są energetyczne, łaskie. są, płaskie emocjonalnie, prawda? Tak, tak, nie mają takiego, nie. Jakby to powiedzieć, perpetuum, mobile nie mają, tak? Czyli tego hmm. samego, tak jakby, napędu, nie? I, I to jest może związane z tym, że yy, tak łatwo odczytali tą, jakby, przyszłość tej planety. To też sprowadza to do tego, że znają swoją przyszłość. I znając swoją przyszłość, to go bez ruchu, nie? I tu, I tu jest jedna energia świecąca, nie? Hmm? Czyli ten król, można powiedzieć, ten władca, ta świadomość najwyższa z tej jaźni hmm? zdecydowała się siebie wysłać po doświadczenia dla swojego po prostu ludu, plemienia, tak? Do swojej świadomości. Cały konstrukt polega na to, że oni jakby sami umarli ze względu na to, że Znają wszystkie swoje posunięcia do przodu i wszystkie rozwiązania. To tak, jakbyśmy ty, my teraz, nie? Taka sytuacja mi się tutaj wyświetla. E, jakby na przykład, wiesz, co będzie w tym roku, się stanie, nie? I możesz też to zmienić ruchem. Zmieniasz to w myślach i, zdasz, i znasz zakończenie do końca roku. Mhm. I w konsekwencji tych zmian i Wiedzenia tego, co się wydarzy do końca, nie podejmujesz nic. Bo wiesz, że nic nie jest warte, tak? to Znaczy, że poznajesz już to rozwiązanie od razu, tak? I nie chce ci się po prostu tego jakby przeżywać fizycznie, ponieważ wiesz, jaki będzie finał. I jest to rodzaj uśpienia tych energii. I władca. Tutaj. Tylko że to jest jakby doznania z ich wszechświata, z ich y, mhm. wnętrza, po prostu wszechświata i coś, co było już przez kogoś przetworzone, przerobione i na ich warunkach, a te doświadczenie jest potrzebne, bo to nie są ich warunki. Aha. I nie są w stanie, jak to władca tutaj poka po pokazuje, że nie byliby w stanie tego rozszyfrować, nie? Być... Przewidzieć cudzych ruchów. Musieliby się tak jakby tego nauczyć, nie? I ten konstrukt byśmy mogli nazywać naszą planetą bliźniaczą, nie? To miało służyć do powstania bliźniaczej planety, na której te energie uczyłyby się relacji, tak? Na takim właśnie matriksie, nie? A czy nie mógł, zapytaj się tego tam, tego z Aureolą, czy nie mógł wybrać sobie wszechświata, który jest spokojniejszy, też nieprzewidywalny, ale spokojniejszy, mniej zniewolony, mniej posprzedawany? Znaczy wiesz co, on tu mówi o materii, nie? Wybiera coś, co jest materialne, w sensie fizyczne, w sensie kamieniem, mówi to, i o kamieniu i, mówi, i dlatego, że to jest nieznane, tak? Bo to jest jakiś konstrukt, który jest yy, na pewno nie jest jakimś fizycznym konstruktem, nie? Mhm. Mówi, moi, moi podwładni by to rozszyfrowali. Gdyby to była jakaś forma niefizyczna, nie? Fizyczność dla nich jest obca, jest nieznana, nie? Czyli oni oni doświadczają w sferze yy, niematerialnej, w jaźni. Mhm. Mhm. Czy to może być ten konstrukt, ten bezczas, bezruch? Na pewno tam jest bezruch. Bez czas, bez ruch, że myślisz, że doświadczasz, bo masz przecudowne yy, świadomościowe wizje, ale tracisz swoją energię na, na, na jakby na, na tym całym przeżywaniu, na a nic nie robisz, mhm. na projekcję, tak, tak. a nie, nie dobierasz energii z skądś inną. Czyli tak rozumiem. Tak to Czyli wygląda. Czyli to byli z, bez czasu, bez ruchu. Nie kojarzę, wiem, znam, znam tą przestrzeń. Wszyscy, którzy zajmują się zetoryką, wiedzą o tej przestrzeni. Bez czasu, bez ruchu, ona prowadzi do śmierci dusz. Tak wiem, o czym mówię. Tak, dlatego oni są czarni tutaj pokazani. Jako śpiący, można powiedzieć. Śpiący, tak, dokładnie. To, to jest jedyne miejsce, jakie ja poznałam, które prowadzi do. do no do i no to bene umiejscowieni hmm? są. Bardzo wysoko, bym mhm. powiedział, pokazuje mi się nasze źródło, pierwsze historyczne źródło. I jeżeli chodzi o lokalizację tego miejsca, nie wiem, czy powinienem mówić i zdradzać ich położenie, ale je widzę. Więc jak mi się to zatrzymało? Nie, nie będę zdradzał połącze, położenia, ale jest to, powiem, po, powiem pomiędzy naszym. Yy, Źródłem, a z źródłem prahistorycznym, i tak nikt nie znajdzie, ponieważ no, jeszcze trzeba <tryba> zmienić. Się, żeby... Nie okay. znacie, ale to mniej więcej to jest na tym. Okay. I ten król z tą aureolą wysłał kawałek swojej świadomości jako Aleksandra do źródła, tak? Mhm. I teraz zapytaj się tego króla i tej, tej oddzielonej od niego kawałka jaźni. Jakie dał instrukcje tej naszej Aleksandrze? Co ona powinna w tym momencie się nauczyć, będąc w źródle naszym? To był mieście. przebieg na pewno dwóch płci, nie? Mhm, czyli miała być czyli i mężczyzną, tylko... i kobietą. Tak, dwóch stron. A co miała wziąć sobie za doświadczenia ze źródła, żeby jej się lżej doświadczało w tej trudnej materii, zwanej e, matrixem. Znaczy, zapomnienie przede wszystkim, brak umiejętności przewidywania do przodu. Rozumiem. Czyli miała wejść w głębokie zapomnienie, tak tak jak my wchodzimy, tak? tak. Czyli to, to ile razy musiała. Dużo. E, dużo, dużo razy. Dużo Czy razy. miała szansę i możliwość podzielenia się swoimi możliwościami z głównym jej twórcą, czyli z tym z aureolą, z tym siewcą? Nie. Nie, nie miała możliwości. Okej. Okay. Jak reaguje teraz? Jest, odszukaj Aleksandry w źródle z czasu zero. Jest tak. tam? Tak. Była kiedykolwiek zniewolona przez jakiekolwiek frakcje typu Gadzie, Anunaki, wszystkie inne, jak które były tutaj dla nas dostępne w szerokim spektrum? Nie widzę, ale widzę demona. Demona. Czy demon je, jest możliwy do, nie, nie do wykluczenia do tej pory? Znaczy nie rozumiem. Czy do tej pory ma ze sobą demona? Nie. 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 To demon za, zamknął jej wyjście ze źródła dalej do swojej planety. i Tam jest ingerencja demona i tam stoi jej jakby tam stał na czatach, żeby nie opuściła nazwijmy naszego uniwersum. Czyli dostała najcięższy kaliber. Nie wiem. Przymocieć. ok dobra dobra mamy to wszystkie inne frakcje ingerentów są między źródłem a ziemią nie są w stanie jakby sięgnąć poza źródło w celu jego opuszczenia w drugą stronę tak przepraszam bo mnie wybito jeszcze raz bo ja ja zostałam wybita myślowo jakby wciągnięta yy, o co chodzi? Tam nie, inne, inne byty nie miały zasięgu. To jest na takiej zasadzie, że Rozumiem. to jest tak wysoko. Tam mhm. mówimy, że diabeł jest w piekle, tak? Czyli jest nisko. Ale to było Za wysoko wibracyjne. Są takie te wysoko wibracje. Ale zarazem, jakby jakby się przerzucał już na to. Jest na pograniczu, tak? Z drugiej strony, tak. To jest, nie wiem, czy rozumiesz, jak masz kulę okrągłą. Rozumiem. Nie? Jak rozumiem. jest nisko, to jak Aha. słońce, tak? I zarazem wysoko, nie? Z drugiej tak. strony. Jest Aha. na pograniczu, tak? Jest na granicy. A to stawia go na. No, na jednoraz, jednorazowo na y, polu nisko. To tak jak słońce świeci na Ziemię, nie? I nisko i, I wysoko. I, ma, I on ma na przykład y, dostęp do czarnej strony, nie? Mhm. a Do jasnej strony ma jakby źródło nie? Mhm. I, i może być na, po czarnej stronie i nisko, i wysoko. Nie? Mhm. Mhm. A jednocześnie być bardzo blisko przejścia do źródła albo za źródło, tak to można nazwać. Mhm. To, to, taki konstrukt mi się tu pokazuje, nie? że on ma dostęp do y, dwóch przestrzeni jednocześnie, y, zamykających z dołu i z góry. Okej, okay. dobra. To teraz mamy naszą Aleksandrę w źródle która jest połączona tu z ciałem Aleksandry. Mamy to? Widzę sowę. Okay. Sowe z oczami. Jest to jakiś wizerunek, być może, że to jest, znaczy tak, ona się nie rusza, jest to wizerunek czegoś mądrego, czegoś no zresztą sowa jest wizerunkiem jakby mądrości tutaj na Ziemi i tu nie chodzi o samo, jakby samego ptaka, chodzi o symbol, nie, co ona pokazuje, nie? Pokazuje, się nie rusza, przede wszystkim się nie rusza, czyli jest spokojna, czuje od niej bardzo wielki spokój, mhm. czuje wiedzę, opanowanie mhm. i jest na tyle piękne, że patrząc na, na nią, na tą energię, y, ona jest tak, jakby już nabrała właściwości swego poprzedniego y, źródła, czyli po tych swoich doświadczeniach wie, y, co będzie tutaj na Ziemi, czyli widzi przyszłość. Czyli prze, jakby pierwotne umiejętności wzięły górę, a że nie mogła dzielić się informacjami, więc nie mogła oddawać tej informacji do swoich, jakby, no nie wiem, głównej tej energii, która ją tam wydelegowała. Więc jej informacje uruchomiły. Bardzo ważną rzecz mi pokazała. E, no. To jest przykład z jej życia, teraz obecnego. E, w związku z tym, że dowiedziałam się, że to jest drugi partner, to łatwo to zinterpretowałam, że to jest to życie. E, pierwszy mąż był, dlatego że nie było lepszej partii na ten moment jakby w jej otoczeniu. Mhm. Jakby, ja bym powiedział że się nie urodziła tak. Dziwne. A to jeszcze, jeszcze się partia nie urodziła tak w tamtym tak, momencie. Tak, tak bym powiedział mhm. tak ale tak. z tego punktu widzenia bym powiedział no jest niemożliwe żeby się jeszcze nie urodziła. A bym powiedział że to jest. Mogło świadomościowo się nie urodzić a nie fizycznie Aha. po prostu. No, to, bym, to, no to jest wydźwięk, że się nie urodziła, nie? Okej. Okay. Że później się urodziła. I to był moment, jakby przeczekania, tak. Hmm? Okej, okay, rozumiem. Pokazała no, no. mi dwóch partnerów obecnych. Hmm? Czyli ta jej przewidywalność. Że tak, to wiedziała Przysz... o tym. Tak. To Czyli wiedza. tak naprawdę ta przewidywalność znowu staje się jej utrapieniem tego samego, co doprowadziło tamtą frakcję do obumierania, prawda? Te wycofanie emocji To, to wygląda trochę to inaczej, mhm. bo ona tu widzisz, nie? Wiedziała, że ta druga energia, ona jakby przybędzie, ale nie odpuściła sobie przeżywania, tak? Znaczy, że ma wyciągnięte jakieś wnioski, natomiast nie pamiętając tego, tego co się działo w jej jakby pierwszym Skąd pochodzi, może tak nazwijmy. Mhm. Nie bazuje na tym. Działa, działa inaczej, przeżywa. Ona przeżywa, natomiast wykorzystując tą wiedzę, czyli to daje stabilizację, spokój, pewnego rodzaju mądrość, doświadczenie, bym powiedział, nie? Mhm. Tak, jak przyjść do ojca, do dziadka który przeżył i zapytać się o radę. Mówi, wiesz, synku, to tak zrób, nie? Mhm. Bo mi to zadziałało, nie? Okej. Okay. Ale teraz ja muszę zobaczyć, jak ta stabilizacja, mądrość wpływa na jej emocjonalność w ciele. Jak to wpływa na jej przeżywanie y, emocjonalne. Świat fizyczny składa się z tak wielu barw jednej emocji. Jak Krok w to jest... tył ona mi pokazuje. Czyli jest wycofana Jeżeli, emocjonalnie. Nie, w momencie kiedy mm, mogłaby wybuchnąć albo narazić się na jakąś sytuację to wypo, wycofa się odpowiednio wcześniej, żeby nie było jej w tym momencie, albo w, tej, w, tym, w tym czasie y, przy, przy tej przy tej, no jakby sytuacji gdzie by oberwała, tak? Okej, okay, no ja rozumiem, ale to wycofanie się powoduje ograniczenia doświadczenia. Poczerpie doświadczenia z poprzedniego wcielenia. No tak. No Dokładnie, tak. ale nie czerpie z tego doświadczenia. Z tego to jest wcielenia. rodzaj przeżycia. To już to doświadczenie na to wychodzi, że było przeżyte, ale w innej sytuacji. Uh -huh. No właśnie. I nie wchodzi w, tą, w to jeszcze raz, bo już zna to, tak? Uh -huh. jest to... I zna wszystkie możliwe alternatywy. I wszystkie możliwe rozwiązania, więc wie, że lepiej dać krok w tył, bo już przerabiała tak dużo różnych wątków i tak dużo różnych y, rzeczy, że jej się nie opłaca. Hmm. Czy się nie opłaca? Mhm. Znaczy ona mi pokazała, mi tu bardzo dużo zestawień. I y, mhm. y, y, tak jak mówi, y, z biegiem y, czasów ludzkich na Ziemi. Wszystko to się jednak troszeczkę zmienia i, i odkształca i przekształca, natomiast finał jest bardzo podobny. No nie wiem, co ja ci mogę powiedzieć. No. Okay, no ja, ja nie mogę ja już... ci, ci zaprzeczyć, tak, nie mogę ci potwierdzić. Nie? Ja natomiast już wiem. pokazuje mi na pewno na... Hmm. Bardzo ciekawy jest to, że jak Ameryka, jak Ameryka. Hmm. Aleksandra mieszka w Ameryce. No mam takie wrażenie, że jest od początku na tych terenach. Aha, aha. Że. Większość tak jakby żyć tam. Jest to dla, dla niej lądy znane na pewno. Czyli to jest dobre miejsce. Jak znane, to dobre, prawda? Doświadcza tam już sporo razy. Okej, okay, rozumiem. Dobrze. Nawet Dobrze. powiem ci szczerze, nie wiem, czy od początku do mnie doświadcza, nie. Mhm. Okej. Okay. Widzisz tą energię w źródle tą naszej Aleksandry. Nie, teraz mi ściągnęło na ziemię. Okej. Okay. To powoli, do góry, tam gdzie stoi jej dusza. Okay. Widzisz? Sowa. Sowa. Okej, okay, dobra. Rozpoznaj naszą Aleksandrę, potwierdź. Okej. Okay. Zapytaj się o zgodę na pracę. Dobrze. Mhm. I teraz zapytaj się, czy nie jest zmęczona powtarzalnością doświadczeń i powtarzalnością tej, tego, że powtarza nie to, że konstrukt ziemski, tylko jeszcze w nie, dodatku. Nie, nie, tą nie bo górę. jest jej więcej. I mhm. to jest ciekawe, bo. Poszerza bo, się świadomościowo. E, Mówi o zarażaniu świadomością e, swoją genetyką e, mhm. i jakby rozmnażaniem też e, tu na Ziemi. To e, też te energie są mieszane i e, te umiejętności są przekazywane. Nie, nie, jest to rodzaj mhm. też, bym powiedział, misji, jej już się wytworzył. Okej. Okay. Czy ona ma szansę, ona tam, w tym miejscu, w którym stoi, ma szansę dzielić się swoimi umiejętnościami z ziemskim źródłem i ze swoją pierwotną ojczystą planetą? Z ziemskim źródłem jak najbardziej, bo to są energie powiązane. Mhm. Przestała, znaczy, przestała próbować się oderwać od źródła. Przez tego demona, tak? Który jej zagrażał wyjściem, tak? Tak, na pewno. Mhm. Czy ten demon zagraża jej nadal? Nie sprawdzałam, nie wiemy. Mhm. Czy moglibyśmy teraz spróbować, jak jest nas więcej i mamy jeszcze większą świadomość? Mówi o cofnięciu, nie? Całe ryzyko jest tego typu, że mhm. taka próba wyjścia, ona mówi o kasowaniu właśnie doświadczeń, więc obierała inną drogę. Mhm. Gdzie jest w pamięci teraz, jest w zbiorze, mhm. jest w pozycji naturalnej, zbliżonej do swojego źródła, można powiedzieć. Okej. Okay. W takim razie po, poproszę, żeby dała informację w naszym źródle, które się świetnie kontaktuje z tamtą przestrzenią, jak widzieliśmy na początku, i ona o tym doskonale pamięta, żeby nasze źródło wysłało informację, żeby ta misja, to zadanie, po przedszkole, w którym tutaj zaczęła doświadczać, dobiegło końca, żeby mogła zacząć żyć, doświadczać na własnych warunkach, bez żadnego zadania. Znaczy, zadziało się coś takiego, że kontakt no, jest błyskawiczny z tamtą rzeczywistością, od, przez nasze źródło. Mhm. Co ci mam powiedzieć, że lecą po nią? Może nie tak powiedzieć. Mogą to, można tak powiedzieć, nie ale bardzo są zdziwienie, że żyje, nie? jako mhm. energia. Jako energia. Ale ona teraz ma prawo wyboru. Ma prawo zadecydować, czy zostaje u nas, czy wraca na swoją. Nie e, tam... musi wracać. Nie musi. Ma prawo to jest zadecydować. Na takiej zasadzie, że jak wyrazi teraz zgodę, a wyraża zgodę, a źródło ma jej doświadczenia. I to jest i daje też dostęp, tak, już mają, mogą, mogą wymienić sobie, w sobie ten doświadczenie, mogą wymienić. To nie jest na zasadzie, że wracam, nie? to jest na zasadzie przekazuję. Przekazuję, dokładnie. Przekazuję. Tym samym zaczynam doświadczać na swoich warunkach. Przekazuję, czyli robię coś, co jest na moich warunkach. Nikt mi nie będzie mówił, czy ja mam wracać, czy, zos czy zostać, bo ja zaczynam być niezależną energią. To daje nasz konstrukt. Bym powiedział, że teraz jest katarzizm, czyli oczyszczenie. Mhm. Spływa ta energia, spływa to doświadczenie e i, czy, i spływa też jakby konstrukt. Który zobowiązywał do trzymania tego w pamięci, czyli to mhm. jest przywiązanie. Zbiegło się do takiego momentu, że wręcz nawet pilnowania, mhm. tak jak przed tym demonem, który ją resetował ze wspomnień, w duszy, mhm. można powiedzieć w źródle, okropna rzecz, ponieważ Powiedział, zbierasz przeżywasz, nie okej. Okay, godzisz się na to, że ci skasują schodząc na ziemię, ale on kasował ją już będą źródła. Straszne to. To jest okropne. Czyli teraz y, przechodzi oczyszczenie i. i... Tak, y, wie, ten... że to, co oddała, hmm? już nie zostanie skasowane, ponieważ y, trafiło do i źródła tego zimskiego i trafiła do, można powiedzieć, domu, tak? pierwszego. Dokładnie. Czy tym Zastanawiam samym... się tylko, no. dlaczego, yy, i zadaję jej pytanie też, ale nie widzę tej odpowiedzi, dlaczego nie, źródło nie zarejestrowała wcześniejszych wspomnień? Jak to się stało? Czy ona tak kurczowo to trzymała? Nie widzę tego. Na pewno. Oni się, Być może tam jest jakiś, nie wiem, taki, taka zdolność trzymania w sobie nie dzielenia się. Być może już każdy jest, no nie wiem, to mo, tak może być. Y, chodzi tak mi wygląda. o to, czy w, w, chodzi mi o to teraz tak, czy wyszła z ziemskiego strachu, który tego demona utrzymywał przy życiu. Czyli ten strach, który powodował, że ona wie, że wiedziała, że będzie skasowana przez demona, to jest strach. Czy ona wyszła z poczucia strachu, że cokolwiek, gdziekolwiek ją może przytrzymywać i kasować? Czy, z punktu widzenia tej energii przy źródłach, tam nie ma strachu, tak? tylko jest mhm. doświadczenie, że nie pójdę, nie narażę swoich doświadczeń, żeby one przepadły. Nie? Mhm. E, czegoś takiego jak strach nie istnieje, tylko... To jest na takiej zasadzie, jak dziecko się oparzy ogniem, tak? Mhm. Ona się nie boi ognia, tylko wie, że już parzy, nie? Ona się nie boi, że jej zabierze wspomnienia, tylko wie po prostu, że tam nie należy ich, bo je straci, nie? Okej. Okay. Musimy zlikwidować tego demona, nie może nic, nikt. Nie wiem, czy on tam jest, mhm. ze względu na to, że no, nie, nie widzimy go, tak? Tylko mamy pamięć, że on tam był. A czy może wybrać z siebie tą pamięć? Zobaczymy, czy to nie jest żadna instalacja? Nie, to jest doświadczenie. Doświadczenie, okej. Okay. Czyli, czyli to miało miejsce. Okej. Okay. Zmienia postać rzeczy. Dobrze. Yy, Poproszę teraz, żeby dała informację do źródła, żeby źródło zbadało sytuację. Czy jej oprawca, który... I w niej cokolwiek jest dookoła i gdzieś tam się porusza po tej ciemnej stronie. A czy jest informacja, że nie ma już tego czegoś? Mhm, Okej. Okay. W takim razie może nabrać nowego doświadczenia i poczuć się wolna, po prostu. Na no, pewno może, może wyjść poza tą przestrzeń. Ok, i teraz poproszę, żeby ta energia, która jest tam teraz, z którą rozmawiamy, zasiliła informacją, tym rozkodowaniem ciało fizyczne. Żeby ciało fizyczne weszło w normalne doświadczanie, doświadczanie normalnego człowieka, który jest szczęśliwy, jest nieszczęśliwy, robi błędy, naprawia błędy, jest w stanie zerowym, jest w stanie zwyżkowym. No, najnormalniejsze, najnormalniejsze, najbardziej dobre dla nas doświadczenia. Hmm. Trudne to jest dla tej energii. Trudne? A w ogóle jak odbiera to ciało naszej Aleksandry? Jak, jak czuje to ciało? No, przede wszystkim ciało jest, znaczy energia, dusza jest no, za wysoko od ciała, nie? No właśnie. Być może trochę trzeba obniżyć loty, żeby poczuć ciało. Być może ta dusza za mało przebywa w tym ciele. No, jest to zrozumiałe, tak? Żeby za mało przybywa ze względu na to, że ma doświadczenia i się odsunęła, tak. Okej. Okay. Czyli doświadczenia robią się jej ciężarem. Wiesz, czuję teraz się luźniejsza, wolniejsza, bo puściła to. Ale faktycznie. Yy, wiesz, bo ja zobaczyłem wcześniej taką scenę, tak? Gdzie to wychodzi jakby do kłótni, nie? I zobaczyłem identyczną, adekwatną sytuację, gdzie zmieniały mi się ubiory ludzi, otoczenie, mhm. proces technologiczny. Relacja była bardzo zbliżona, nie? Czyli przerobiła ileś wersji i się odsunęła, nie? Mhm. I mówi, wiesz, nie wchodzę, tak? Wiem, natomiast dostaję, działo tej informacji, ma tą wiedzę. To tak jakby, więc tego nie rejestruje, tak? Więc tak naprawdę nie weszła w konstrukt ziem, w ziemski. Tak naprawdę. Nie, przeżyła go wcześniej. Przeżyła go wcześniej, nie weszła i teraz nie, nie zeruje siebie jako duszy w źródle. Czyli nie, tak, ja, tak jakby powiedzieć po ludzku, to trochę jest jedną z nogą w zimnym, a drugą nogą w gorącym. I to niby ma się wymieszać, a tak naprawdę to nie działa. I nie da się przeżyć ciała ziemskiego i nie da się przeżyć życia, pomimo iż wiele rzeczy jest powtarzalnych od wiek wieków, takie jak miłości, relacje, ale wszystko idzie do przodu. Wszystko ewoluuje. Ludzie na ten moment, nie wiem, czy ta dusza zauważyła, a zapewne nie zauważyła, ale na ten moment w czasie zero, ludzie wyszli. Z wielką pracą świadomościową do siebie. I nijak to się ma do porównań z wcześniejszego wcielenia, wcześniejszego jej życia, gdzie ludzie byli jeszcze w silnych układach i w silnych posprzedawanych ciałach i w silnych kodach i yy, kołach reinkarnacyjnych. Zdożyła to dusza zauważyć? Co ci mam powiedzieć? Bezpośrednio powiem Ci. No dobra, masz rację. Nie? No wiem, że mam rację. Nie da się stać jedną nogą w ciepłym, w drugim zimnym i mieszać tą wodę pośrodku w sercu. Musi zejść bliżej ciała. Musi poczuć to ciało. Ciało musi wymieniać się informacjami z duszą. Na tym polega zerowe doświadczanie, tu i teraz. Gdybyś ty słyszała to, co ona mówi o ja ja wiem, Ja sobie mogę wyobrazić. Ja słyszę, co ona mówi. Ja wiem, ja rozumiem. Ona mnie też wybija i pokazuje, że to nie ma sensu. Oczywiście, że nie ma sensu Prze przeżywanie po raz pięćsetny tej samej sytuacji. Oczywiście, że to nie ma Dokładnie. sensu, ale dla tego ciała w czasie zero ma to ogromny sens i znaczenie. I dla tego ciała nie liczy się, czy dusza da rozwiązanie do tej sytuacji, czy nie. Liczy się, że ciało nie jest samo, że ciało ma oparcie w duszy. Mhm. A Nawet dusza jak mnie ma... Tak nie Dokładnie, a jak dusza ma Yy, nie ma połączenia, chciałam brzydko powiedzieć, ma wywalone na ciało i ciało zostaje samo, to wchodzi i wchodzi w te relacje, które zna. Bo tam się czuje bezpiecznie. Im bliżej dusza ciała, mądra dusza, w mądrym miejscu, tym lepsze doświadczenia cielesne i niepowtarzanie powtarzanie w kółko tych samych błędów. Cię rozumiemy? No, dokładnie. Cię rozumiemy? Dopiero nie duszę, no, nie dusza, Trochę bliżej ciała, zapraszam o... pani. -e. Trochę bliżej ciała zapraszam. Ciało potrzebuje wsparcia duszy. A. -o -e. Co by się nie wydarzyło, dusza ma być wsparciem. Być może to uchroni przed powtarzaniem sytuacji z innych wcieleń. Być może ciało zafunduje nowe, nieznane dotąd doznania. Typu, wyjście do Walmartu. To jest też wielkie nowe doznanie, bo wtedy nie było. No, 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 no wie, że, ma radę, że ty masz rację, no, doskonale tak. No, I się zgadza, nie jest no, w stanie tutaj niczego podważyć. Tak. Być może też jeszcze jest wolna wola ciała ciała hmm. naszej Aleksandry, która y, nie czuje połączenia z duszą. Jeżeli ciało Aleksandry. Nie, zeszła, tak, zeszła poniżej. Dokładnie. I poproś teraz tej duszy, skoro zna wszystkie argumenty za i przeciw, skoro wie, że trzeba pilnować swojego ciała i tego, co jest jej, niech wymieni, niech doenergetyzuje to ciało, bo, bo po prostu się temu ciału należy. I nie musi dzielić się wiedzą, i nie musi dzielić się niczym, jeżeli ciało nie będzie chciało, ale ma wspierać. O, bony, słuchajcie, to wygląda tak. Nie? No. Zeszła. Ja wam, ja wam opowiem, nie? bo to trochę potrwa. E, oczywiście, burę, którą jej dałaś, przyjmuje. Zeszła jako mężczyzna. E, pomiędzy źródłem a ciałem e, uh -huh. pojawiła się energia, która była w kapeluszu z cygarem, nogę na nogę, takie wiesz, lata 60., może 40. Wciągnęła, no, no. I na no, to se popatrzymy teraz. O, że jestem dziewczynką. Dokładnie. Nie zauważyła, że się wciągnęła. I to jest nasz konstrukt. Znaczy, na no, tam nie było Boże, to tylko w mhm. sensie takim było otrzęsienie. No i, i, ciało, i ciało dało burę duszy. No. Ciało dało burę. Pokazała mi się Lady, taka bardzo dostojna, taka bardzo, a jakby to nazwać, no wysoka dama ze, mm -hmm. ze, z wysoką świadomością i dusza ma tutaj jakby szybką metamorfozę um, przekształcić mm -hmm. się właśnie do, do, do tego wnętrza cielesnego, które jest tutaj na Ziemi. I powiem ci, że no, otworzyło się coś, bo, bo zaczyna działać, czyli jest coś, zobaczyła coś, czego nie zna, bo można powiedzieć, że się pogubiła. Dokładnie. I z tego swojego doświadczania, z tej swojej przemądrzałości mhm. zgubiła wcielenia. Ciekawa jestem, ile takich wcieleń pogubiła. Czyli ona jako dusza doświadczała co drugie, co trzecie. Niech teraz popatrzy, zrobi ogląd całościowy swoich wcieleń i zobaczymy, ile przesiedziała w źródle, z nogą na nogą, bo ja trzymam swoje doświadczenia, a ile tak naprawdę przeżywała w ciele. Co drugie, co trzecie, wcielenie była połączona z ciałem? Lata 60. Mamy 2024. Nie widzi tego, nie? Jeszcze. Nie, nie. nie, nie. nie dostosowanie się do ciała energii żaden pan z cygarem jest, jest, jest kobietą ma życie ma co wspominać ma doświadczenia zupełnie inne niż na lata 60 zupełnie inne niż high life w latach 60 w Stanach więc to teraz 40 bardziej czy tam 40 ma zupełnie co innego do, do oglądania ma zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inną technologię. Więc trzeba się uczyć. Wymiana energii, źródło dusza, ciało. Tak jest. Tak, tak mówi? <tak> no to... Nie, bo widzi błąd. Nie? No. Jest pokorny. Jest, 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 chce. Chce poznać. To, to, to bardzo się jest, cieszę. To nie jest tak, że jakby ci powiedzieć, ten konstrukt, który ona przedstawiała jako swoją doświadczenia, że do końca jest potwierdzony, nie? że widzi, że straciła, nie i, mhm. i, no, i dlatego jest tak jest, nie? w takiej mhm. zasadzie, że widzi po prostu to, czego nie znała, nie? czyli ma dużo do nadrobienia, no, i jest, i, i, no, no, no co mam ci powiedzieć? no y jest na swoim miejscu, bo masz rację, tak? I, I faktycznie ten świat dzisiaj jest inny niż ten, który w zupełności był dla niej znany. Mam te relacje szczerze, były z bezorom? Że... Inne. Nie, nie trudniejsze, inne. Nie proste, po prostu inne. Inne, Nie wiem. Były nie można płytsze. nazywać jakieś jakościowo, uh -huh. czy są lepsze, czy gorsze. Tak. Po prostu były inne. I, I ta inność już jest odczuwalna od początku. Uh -huh. um, Uczymy się ciała. I ta właśnie taka Ladies to może była ostatnia pamięć, po prostu jak kobiety kiedyś może się zachowywały. Mhm. I jest zderzenie, tak? Jest zderzenie z rzeczywistością, nie? Bo już, jak ona tutaj się przemianowała, wiesz, z energii męskiej na kobiecą, to pokazała się ta Ladies, a i było zderzenie po prostu z rzeczywistością tutaj, że jest inaczej, nie? Mhm. Bo chciała grać taką wielką panią z parasolką i z pomponami, tak? Mm -hmm. i z kapeluszem na głowie, nie. Mm -hmm. bo przesiedziała wcielenia w źródle. I nie, nawet nie wspomagała ciała. Nie, musi, wchodzimy w naprawę e, energetyczną. Pilnuje swojego relacji, ciała. Tak? Mm -hmm. tak, naprawę relacji. Pilnuje swojego ciała, pilnuje relacji, jest do wsparcia. A czy, no teraz nie odejdzie, bo jest głodna tej wiedzy. Dokładnie. I teraz ma pilnować swojego ciała i ma pilnować swoich nowych relacji, nowego, now, swojego nowego życia. Okej. Okay. Wymieniła tą energię wśród budusza ciało? Tak. Mhm. Dobra. Poproszę, żeby y, została w idealnym dla siebie miejscu. o ty jest, pozamykaj jest, jest, absolutnie mm. wszystko, co tam było pootwierane. Jest tam Mhm. O, malutki Podzie się czuję, Malutki się czuje, to wielka energia. Podziękuj za pracę i wróć sam do siebie. Okej. Okay.